羡慕。 Z tej strony Dominik Daniel Ziarko, jedyny pełnoprawny właściciel kanału Prezes Ziaro. Dziś opowiem Wam historię oraz wytłumaczę krok po kroku, co zrobić, kiedy ktoś włamie się na nasz kanał YouTube lub całe konto Google. Ale zanim przejdę dalej, pragnę z całego serducha podziękować wszystkim moim widzom, którzy od razu stanęli na wysokości i zaczęli zgłaszać to, co się działo. Na tym filmiku nie zobaczcie mojej twarzy, w większości czasu będzie czarny obraz, lecz miejscami postaram się wstawić materiały, które będą przedstawiać, jak to wyglądało. Wszystko zaczęło się 4 września 2021 roku po. O godzinie 15. Tego dnia byłem na swojej budowie, urabiałem klej oraz nakładałem go na steropion. W międzyczasie usłyszałem kilkanaście dźwięków powiadomienia. Pomyślałem, może moja mama nie wyłączyła internetu i przychodzę jej powiadomienia z najnowszymi trendami w modzie. Lecz spojrzałem się na telefon jej, że na od odpowiadomienia nie pyłgała. Odblokowałem urządzenie i nic. Myśl w głowie, może to do mnie dobija się jakiś klient. Odblokowałem swój telefon i się patrzę. Kilkanaście wiadomości, co jest. Wchodzę, a tam spam wiadomości z nowym kodem weryfikacyjnym. Pierwsza myśl. Jak nic złam. Włączyłem dane komórkowe w telefonie. Przyszła mi od razu wiadomość Google o treści, wymagane działanie na koncie. Wchodzę w YouTube, konto zostało wylogowane. Zaloguję się ponownie w celu potwierdzenia tożsamości. Loguję się i ani login, ani hasło nie pasuje. Kolejna myśl. Loguję się do mojej poczty. Co pierwsze wpadło w oko? Kilkanaście wiadomości z Google. W pierwszych wiadomościach dowiedziałem się o wylogowaniu moich wszystkich urządzeń. W kolejnych wiadomościach doczytywałem się o prośbach zmiany adresu numeru telefonu oraz wygenerowanie nowych kodów. A w ostatnich wiadomościach dostawałem już informacje o wykonanych zmianach. Później już przychodziły wiadomości po rosyjsku i straciłem dostęp do konta Google oraz kanału. I tu ciekawostka. Konto Marki, czyli kanał Prezes Ziaro, nie był głównym moim kanałem Google. Na jednym koncie posiadałem dwa kanały. Pierwszy to był Dominik Danieziarko, a drugi Prezes Ziaro. Rosyjski haker przywaszczył sobie moje całe konto Google. Każda próba logowania kończyła się na loginie, ponieważ je zmienił. Po kilku minutach myślenia oraz działań, doszedłem do jego nowego loginu oraz hasła, lecz niestety, mimo że login i hasło były prawidłowe, wszystko zatrzymywało się na weryfikacji dwuetapowej. Weryfikacja dwuetapowa. Co to jest? Wytłumaczę. Jeżeli próbujemy zalogować się na nasze konto, na komputerze, w celu potwierdzenia tożsamości, dostaniemy wiadomość SMS, kod weryfikacyjny lub będziemy musieli wpisać jeden kod z kilku kodów zabezpieczających, które będą tylko na urządzeniu właściciela. Czyli w moim przypadku było to na telefonie hackera. Odpuściłem sobie. Byłem poza domem, więc nie miałem możliwości zrobienia czegoś więcej z poziomu komputera. Ale przypomniało mi się, że kilka tygodni temu identyczną sytuację miał youtuber Heros. Napisałem do niego i uzyskałem kilka informacji oraz link kontaktowy, który, jak się później okazało, nic nie pomógł. Udało mi się zalogować na konto Google mojego wujka z kanału Mafia Grabina, które kiedyś prowadziłem. Nie zauważyłem, by coś ktoś zmienił na moim kanale. Godzina później. Dostaję spam wiadomości od widzów na temat odpalonego live'a na moim kanale. Niby na początku nie jestem w szoku. Spodziewałem się tego, ale widok jak jakiś Rosjanin siedzi i nawija o kryptowalutach, ogląda go ponad tysiąc osób, nazwa kanału została zmieniona, nie ma żadnych playlist, informacji i tym podobnych, a z ponad 120 filmów zostało tylko 10. Tak mnie to rozwaliło, że mimo pracy wsiadłem do swojego samochodu, przyjechałem do domu i siadłem przed komputerem. Moja reakcja na widok tego całego cyrku wyglądała tak jak to przedstawia moja osoba na miniaturce. Jestem w domu. Wchodzę w link podesłany przez kolegę Herosa i jak się okazuje... Była to strona z automatyczną pomocą YouTube. Mimo że były tematy z się na konto, nigdzie nie znalazłem informacji co jeśli straciło się dostęp do swojego kanału. Ta strona w niczym mi nie pomogła. Ponownie samemu zacząłem działać i po kilku min minutach udało mi się znaleźć kontakt do YouTube, gdzie mogę wszystko dokładnie opisać. Na ekranie przedstawiam wam teraz jak wejść i zgłosić problem do serwisu Google. Podkreślam, całe to zgłoszenie wykonałem z konta Google mojego wujka, ponieważ ja do swojego nie miałem dostępu. Sobota się skończyła. Niedziela 5 września. Mamy poranek, dostaję setki wiadomości od widzów, że mój kanał został usunięty lub inaczej mówiąc zbanowany. Pomyślałem, że wszystko będzie dobrze. Zająłem się inną pracą i oczekiwałem na wiadomości od Google. Michał powiedział mi, że do niego odezwali się tego samego dnia po zgłoszeniu. Nie liczyłem na to, lecz wciąż byłem pozytywnej myśli. Niedziela minęła. Cały poniedziałek byłem w Warszawie. Przeglądałem YouTube z poziomu kanału mojego wujka. Oglądałem filmiki, które kiedyś na jego kanał montowałem, i przypadkiem natrafiłem na moje konto YouTube o nazwie Dominik Danie Ziarko. One wciąż istniały, mimo że kanał Prezyziaru został zablokowany. Tego dnia nie uzyskałem żadnej informacji na temat mojego kanału. Mamy wtorek 7 września. Po otwarciu oczu przypomniało mi się konto Google AdSense. Tam były moje pieniądze z prowadzenia kanału za ten miesiąc. Niby tylko 7 stówek. Ale lepsze to niż nic. Co prawda w miesiącu sierpień na moim kanale nie było żadnych nowości, więc te pieniądze zostały zarobione dzięki filmikom, które zostały publikowane wcześniej. Identyczna sytuacja była tuż po mojej operacji w lutym. Przez dwa miesiące nie było żadnych nowości na kanale, a mimo to widzowie oglądając moje stare produkcje generowali mi dochód 800 zł na miesiąc. Co pierwsze zrobiłem to otworzyłem pocztę. Zauważyłem, że przyszły wiadomości od Google, no nareszcie, po kilku dniach. Niestety. Były to tylko wiadomości, że przyjęli moje zgłoszenia i trzeba dalej czekać, więc wziąłem się za odzyskiwanie mego konta Google AdSense. Ku mojemu zdziwieniu, po zablokowaniu kanału Plusziargo haker wylogował się z mojego konta, więc jego dane logowania pasowały. W sobotę dzięki mojej prywatnej wiedzy udało mi się dojść, jakim loginem hasem posługiwał się. Po zalogowaniu się do konta niepotrzebna była już żadna weryfikacja. Konto nie było przypisane do żadnego urządzenia oraz numeru telefonu, więc zacząłem po całości odzyskiwać wszystko, nad czym przejął kontrolę. Po około godziny miałem już pod swoją kontrolą. Całe konto Google oraz kano Dominik danej ziarko. Niestety kano Prezziaro był zablokowany. Mogłem tylko zgłosić odwołanie, podając powód i to wykonałem. 8 września otrzymałem tylko automatyczne wiadomości, w których była informacja o przyjęciu zgłoszenia. Nic ciekawego. Postawiłem sytuację jasno. Jestem osobą, która nigdy się nie poddaje. Nie zastanawia się długo, tylko od razu działa z poniesioną głową do góry. Jeżeli nie odzyskam konta do 18 września, czyli równe dwa tygodnie od włamania się, wstawiam filmik informacyjny na kanał Dominik Danieziarko oraz kopie zapasowe filmików z dysku. Zaledwie 30 filmików, ale to zawsze coś. Reszta pozostanie wspomnieniami, pamiątkami w postaci screenshotów, zdjęć, filmików u innych YouTuberów oraz postów. 4 dni później. Jest niedziela 12 września. Nie może tak być, że mija tydzień od zgłoszenia, a ja nic nie dostałem. Heros dostał wiadomość tego samego dnia i wtedy wpadła mi do głowy jedna myśl: Mianowicie, zgłoszenie zrobiłem z kanału konta mojego wujka, ponieważ moje było skakowane i nie miałem do niego żadnego dostępu. Zacząłem czytać w internecie i to był strzał w dziesiątkę. Żeby Google mógł rozpatrzyć prawidłowo zgłoszenie, musi zostać wysłane z kanału lub z konta, na którym doszło do danego problemu. A że odzyskałem dostęp do swojego konta, mogę ponownie wysłać wiadomość do nich i to zrobiłem. Poniedziałek, 13 września, godzina 19.03. Dostaję wiadomość, w której napisane jest: Przekazałem już wszystkie podane przez Ciebie informacje naszym specjalistom, którzy zajmą się dochodzeniem w sprawie włamania i przywróceniem dostępu do kanału. Będę Cię o wszystkim informował. Nic tylko czekać na kolejną wiadomość, coś się w końcu dzieje. Wtorek, godzina 7.20. Dostaję dziwną wiadomość niby od YouTube, ale jest cała po rosyjsku. Dowiaduję się z niej, dzięki tłumaczowi Google, że mój kanał ma ponownie włączoną funkcję sponsorów. Bez zbędnego zastanawiania się od razu zobaczyłem, czy kanał powrócił i tak. Nareszcie! Moja prawie pięcioletnia historia powróciła. Jak ja się wtedy ucieszyłem. Wystarczyło zmienić nazwę, dodać awatar oraz baner, przywrócić wszystkie filmiki z prywatnego, dodać opis kanału i tym podobne i kanał ponownie zaczął pracować. Około godziny 11 dostałem wiadomość od Google, w której napisane było, że wszystko wróciło już do normalności. To co haker zrobił zostało anulowane. Sprawa nie była przyjemna, ale odzyskałem to co moje. Kolega Michał z kanału Heros mimo włamu miał dostęp do swojego konta oraz kanału. Ja niestety zostałem wylogowany ze wszystkiego. Myślę, że gdybym nie odzyskał sobie samemu jego nowego loginu oraz hasła, to Google nic by mi nie pomógł. Teraz każdy widzi, jak jesteśmy bezpieczni w internecie. Mimo stosowania weryfikacji, które mają zapobiegać takim sytuacjom, hakerzy i tak potrafią to obejść. Dobrze, że nie stosuję płatności Google Pay, jeszcze bym stracił pieniądze z konta bankowego, ale szacunek dla Rosjanina. Nie zmienił konta bankowego z mojego na swoje do zlecenia wypłaty. Moja wypłata mimo braku dostępu do kont i tak by do mnie trafiła. Zależało mu tylko na kanale YouTube do promowania swojej kryptowaluty. A teraz powiem jak do tego doszło. Historia jest bardzo dziwna, ale nie ma opcji by do tego doszło w innej sytuacji. A wszystko zaczęło się od wzięcia routera z Wi-Fi w sieci Play. Wszystko działało normalnie do momentu, kiedy przełączyłem się między routerami. Moje IP było przez chwilę, dosłownie chwilę, odkryte, aż do po momentu połączenia się z nowym routerem. Wydaje mi się, że ktoś na mnie polował, i w momencie, kiedy zarejestrowało mi nową sieć, wirus dostał się do mnie. Po 15 minutach używania komputera z nową siecią zaczęły wyskakiwać mi dziwne strony na internecie, moje foldery zaczęły same się otwierać, instalowało się jakieś dziwne oprogramowania, a komputer pracował tak głośno, jak odkurzacz. Mimo, że mój PC był składany tak, jakby miał przeznaczenie studyjne, czyli go kompletnie nie jest słychać. Ponowny restart pomógł, komputer się uspokoił, lecz wi wiedziałem, że coś jest nie tak. Domyślny antywirus niczego nie wykrył. Antywirusy, które są najbardziej wszystkim znane z telewizji, z sklepów takie jak Media Market lub Media Expert, również niczego nie wykryły. Dopiero antywirus, którego kiedyś używałem, znalazł 532 problemy. Kolejny antywirus w wersji testowej tylko to potwierdził. Zacząłem sprzątać ten bałagan. Dowiedziałem się, że ktoś mi wgrał m.in. wirusa o nazwie RuneSquare. Usunąłem wszystko to, co zainfekował, a komputer odżył. Żaden antywirus czy program nie znalazł już złośliwych oprogramowań. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że miałem wyciek danych. Dobrze, że byłem zalogowany tylko do swojego konta Google, z reszty kont byłem wylogowany i nie straciłem do nich dostępu. Jedna osoba zarzuciła mi, że to przez pliki, które pobieram z internetu. Otóż do pobierania plików, filmów i tym podobne z różnych stron mam specjalnie przystosowanego do tego laptopa. Każdy plik jest sprawdzany przed przeniesieniem go na mój komputer lub inne urządzenie. Taki wirus może być wszędzie. Słyszałem, że wielu ludzi dostaje wiadomości, w których ma do pobrania plik, a w tym pliku będzie nowa aktualizacja np. nowe hasło, nowe zabezpieczenia czy nawet inne pliki typu zdjęcia, filmy, muzyka. W pobranych danych będzie siedział wirus, który w chwilę przejmie kontrolę nad naszym sprzętem. Na przykład w sobotę dostałem na swoją pocztę wiadomość od DPD, że niby moja paczka została zawieszona gdzieś w Polsce i po dokonaniu wpłaty ona trafi do odbiorcy lub wróci do nadawcy. Oszustwo jednym słowem. Każdemu klientowi, który coś u mnie kupuje, paczkę wysyłam tylko in postem paczkomatem. A ta paczka była w dziwnym miejscu. Po drugie, strona DPD była ta podejrzana. Nic na niej nie działało, a link zaczynał się od jakichś dziwnych znaków zamiast od Http. Był długi i miał zakończenie inne niż .pl lub.com. A po trzecie. Taka paczka nie istnieje. Sprawdziłem to na kilku stronach z możliwością śledzenia paczek. Moi drodzy widzowie oraz obserwujący, uważajcie na siebie. Cyberprzemoc jest wszędzie. Jeden zły krok i możemy wszystko stracić. Jeżeli też będziesz miał problem ze swoim kontem, kanałem czy inną stroną, śmiało możesz do mnie napisać: Kanał powrócił do mnie i w moich rękach zostanie. Nigdy go nie sprzedam ani nikomu nie oddam. Dalej działamy i wraz z jesienią nadejdą nowości. Dziękuję, że jesteście i pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.